Cześć, z tej strony Elfain, to jest XCOM 2, operacja cenna ogier. Naszym zadaniem jest zaatakowanie pociągu Adventu i zdobycie przewożonych tam zasobów. Na tą misję pójdzie z nami Natasza Romanoff, Max Caulfield, Scott Summers, Ashley Williams, Subject Zero i kapitan Steve Rogers, czy kapitan Ameryka, tutaj w randze majora. Jeszcze chciałbym jedną uwagę wrzucić. Niestety tutaj musiałem przerwać tą misję, nagrywanie tej misji mniej więcej tam po 1/3 i okazało się, że nie nagrała się ta pierwsza część. W sumie niewiele straciliście, bo tutaj było głównie przedzieranie się w ukryciu i tak naprawdę to, co udało się nagrać, rozpoczyna się od głównej potyczki z siłami Adventu. Niewiele się straciło na szczęście, ale nie jest to cała dokładnie misja. A teraz już zapraszam Was na resztę odcinka. Menace 1-5. Coordinates of the Advent train are locked in. Move to secure. Eliminate all hostiles. Zastanawiam, co by tutaj zrobić. Mamy... Ach, widocznych jest 4, 5, 6, jeszcze jest 1, 7 przeciwników na naszych 6 żołnierzy. Z czym ten ma podwójną ilość życia, co jest masakrą. Myślę, że trzeba by było zrobić to tak w pierwszej kolejności. Tasza. Ta ma możliwość strzelenia. 6. Dobra, na pewno jeżeli ma strzelać do tych, to na pewno trzeba ich najpierw zdjąć w tarczę. Fire in the hole! Teraz możemy rozmawiać. Spróbuję tak. 50% szansa, 6-50. Ma szansę zdjąć. Och, dobrze. Ok, zastanawiam się, co by tu zrobić, bo moglibyśmy teoretycznie się wycofać. Musieliby przyjść do nas. Bo ona go nie widzi, kurde. Mógłbym jeszcze w sumie tego spróbować przejąć. Szansa jest niewielka. No tu jej i tak nikt nie widzi. Dobra, chyba spróbuję się wycofać, bo naprawdę kiepsko to wygląda. Whatever you say. Squad side, więc i teoretycznie nie widzą. T
Skyrim nie daje spokoju, jest 40% na krytykę. No dobra, spróbuję. Tak! Tak, 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 dobrze. To teraz mogę spróbować się wycofać. I... Nie, to ja nic nie daję. Szkoda, już można zawsze dać ten protokół wsparcia. No jeszcze nie ma tego, niestety, tego co mają inni moi żołnierze wsparcia, czyli to, że daj to od razu warte. Spróbuję się nią wycofać dalej. Ups. Będzie bolało. Why are you doing this? I've got some serious wounds here. Kurde, krytyk. Dobra, nie przyszli ci. Cholera wie, w którą stronę będzie strzelał. Trzeba go zdjąć. 92%. No dobra. That's what the armor's for. To nie bardzo miałbym się cofnąć, więc to jest jedyne miejsce, gdzie można było. On ma 24 jeszcze. Już więcej nie zrobię. Protokół bojowy. Dużo mu zada protokół bojowy. 7-8. Nie będzie ograniczone przez pancerz. Tak, to jest myślę, że to co zrobię. Strzał jest darmowy. Tego trzeba byłoby zdjąć. Spróbować zawsze można darmowy strzał. Wiesz, ono może się leczyć. No dobra, to zobaczymy zaraz. Przeżył. 3 życia mu zostało, kurde. Czy go dosięgnę tym? Nie. Minimalnie, ale brakuje. Zdecydowanie
się uleczy najpierw. Spróbujemy tak. Arcik. Not too shabby. Okej, spróbuję strzał. Osobna krytyka jest niewielka. A nie, dostał. Nie, dobra, nie będę ryzykował. Jeszcze jakby było tak, że ona by nie trafiła, nie zabiłaby go, to byłoby naprawdę słabo. Kurde, to uniknięcie... Znaczy, myślałem, że pójdą za mną, ale przyznam, że tak mi to dupę uratowało. Dobra, niech Jack go wykończy. O ile go wykończy. Jack może... Teraz tam możemy dodać... Ciruj, więc sobie tutaj ukrycie. Podejrzewam, że będzie ten Andromedon. Zbierajmy latki. A-au! Zdecydowanie trzeba będzie siła stamtąd zabrać. Ja bym tam mi granaty powrzucał. Prawda. Widzi go? O kurde. Trochę go wpakowałem w niezłą kabałę. Ale spoko. Powinien przeżyć. Miałem tę nadzieję troszkę inaczej rozwiązać, ale okej. Będą go widzieli. Tu nie będą go widzieli. I love this rifle. O, właśnie. Drugi granat. Nie powinno być już kłopotu.
nie spodziewałem się tego, że tutaj będą wszyscy trzej. Dobra. Jack. Co może nam Jack dać? Przesunę. Dwie osoby mają strzał na Andromedona, dobrze. Roger tu będzie miał strzał też na tego żołnierza zwykłego. Lepiej, żeby tutaj się zajął. A ona będzie miała jeszcze komuś, może mogła dodać rundę, znaczy ten dodać ruch. Wydaje mi się, że mogę nie dać rady zdjąć Andromedona. Chociaż. Dobra, zobaczymy. 83% na krytyka. Podejdę do niego. Procent na trafienie. 85% na krytyka, no to miałby pecha, jakby nie trafił. Dobra, to być może się zabrać gdzieś. No i spróbujemy go zdjąć. Przeżył Menda. Ashley. Nie, Ashley nie, bo ona będzie mogła mieć protokół. Nie, protokół bojowy zawsze jest. Kończy rundę. Czy kończy ruch? Dlaczego właśnie mamy żołnierza psionicznego? Nasza zacznie. Mam dodatkowy ruch Ashley. No, protokół bojowy już kończy. Damy szansę, Jack. Shot wide. Nie wierzę. 90% i nie trafiony. 100%, 9, 7, 8. Dobra, tak 100%. Więc... O nie, przeżył. No nie. Jest mała szansa, żeby kogoś zabił. Też może, kurde, trafić. No dobra, tego do tego nie zabiję. Problemy z celnością bywają poważne. Did you see that one? Status confirmed. Wszyscy w jednym miejscu, praktycznie masakra. Status confirmed. Mission accomplished. Ale się udało przynajmniej. Dobra, muszę przyznać się od razu bez bicia, że gdyby nie ten wabik, to mi... Znaczy, gdyby nie ten glitch tam, to...
gdyby oni się nie zatrzymali na dole tego wzniesienia, to pewnie było przerąbane. Na szczęście gra czasem pomaga. Czasem. Serial jest chyba najlepszy, ale tutaj chyba jeszcze w tej, no właśnie to co mówię, za 6 dni będzie można go używać, ich obojga, ci muszą poczekać 8. Żaden z moich żołnierzy nie ma tutaj tej umiejętności seria. W innych kampaniach mi się zdarzało. To jest ta umiejętność ostatnia, tutaj umiejętność strzelca wyborowego. Jest niesamowita, można zabijać jakby. Każde zabójstwo odnawia wszystkie punkty akcji przed tym, jak się tego dokonało, i można naprawdę fajne serie ustawiać. Mam w sumie, kurczę, mam ilu? 14 żołnierzy? Nie, ilu ich mamy? Z 4 rannych, jeden niedostępny. Czyli 19. No to powinny się 2 oddziały z tego ułożyć. Może zaraz będę musiał sprawdzić, jak ich tam rozdysponować. Stop metalów obcych, stop metalów obcych, kryształ Elerium. Tutaj weźmiemy. Mamy już dostęp do placówki w Chile, to się na pewno przyda. Może się uda, bo jest 2-4 dni. Setting course for sector 3, Brazil. O, 2 dni, super, to zdążę przed zrzutem zasobów. Will likely prove crucial to our ongoing efforts, Commander. The fact that this armored environmental suit is capable of functioning in combat well after the original wearer has expired is remarkable. I must consult with Shin for further study into this unusual behavior. Mina zbliżeniowa to jest bardzo fajna. Okej, to nie wiem, o co chodzi. Mina zbliżeniowa to bardzo fajna broń. Można ją zrzucić w ukryciu i nie powoduje wykrycia naszych żołnierzy. I jeżeli rzucimy na przykład w żołnierzy, którzy są zgrupowani w jednym miejscu, to zawsze wybuchnie i można w ten sposób zacząć potyczkę. Natomiast problem polega tutaj na tym, że jeszcze do niedawna był bug, który powodował, że tylko dowódca grupy dostawał obrażenia od miny zbliżeniowej, mimo że powinni dostawać wszyscy żołnierze w niej.
więc troszkę zmniejsza się opłacalność ich robienia. Sektopody można po zbadaniu ich dają najlepsze gremliny, więc to jest fajne badanie. Under the initial assumption that it was being controlled by a sectoid pilot. On closer inspection, we can see that is not the case. Not unlike the mechanized Advent units, which were likely derived from the sectopod itself. This machine seems to be entirely autonomous. I have to admit, there is something exciting about working under the more intense conditions found on the Avenger. Every decision, every development is of the utmost importance. There's no room for mistakes here. Mógł chyba zrobić tą Shadow Chamber, ale to będzie dopiero, jeszcze nie mam miejsca na to. Dobra, jest jeden z łowców, kolejny. Wszystkie projekty poligonowe dotyczące amunicji, granatów, broni kończone są natychmiast. To jest fajne. Czyli możemy sobie wejść na poligon. If you need a skull jack, we can build one at any time. Protokół niebieski ekran to nam da możliwości robienia chyba pocisków. Blue screen, czyli tych zadających duże obrażenia robotom. Dobra, granat, kombinezon. Bardziej mi się pociskiem amunicja eksperymentalna przydała. Rdzenie kilka mamy. O, zerna. Zawsze. Dodatkowe pocisk szpon. Dodatkowy rodzaj pocisków zawsze jest sympatyczny. Sympatyczny dodatek. Chciałbym mieć dwa szpony. Dlatego ciągle ich tutaj. O, dobra. To może by się przydało. Protokół niebieski ekran otwiera czaszek. No może to bym zaraz zrobił. To jest części zapasowe, tańsze o 50%, to są projekty. Tu nie wiem, co jest zdobywanie informacji. Żeby z Afryką w służbie ludzkości. Racje żołnierze, to jest niepotrzebne mi. Co? Walka przyszłości. Wszystkie taktyki. Nawiążę kontakt za tym. Commander, we've utilized all of our available communications capacity. We can't establish any new contacts until we upgrade our systems. Attempting to establish now operational contact. Dobra, teraz muszę się zastanowić, bo tutaj będzie ulepszenie, rdzenie lirium. Tam mam kryształy. Trzeba polecieć na czarny rynek, coś sprzedać. Avenger plotting new course. Market is open. Zwłoki żmii. No, w sumie co innego. Pociski smugowe, jadowe. Szpony są najbardziej przydatne chyba, smugowe, nie wiem, przeciwpancerne. Agent BS doskonałe, zaawansowane, towarak Andromedona. Kolba luneta, doskonała kolba, zwłoki bezmiennego. Wabik.
krematur. A to jest zbroja. Jest mi niepotrzebne. Koncentracja, dobra, to wolę. Zwinność z stołników. Serum wzmacniające. Potrzebuję. Zwłoki Archona. Nie wiem, czy do czegoś są potrzebne, nie pamiętam. Niby nie jest tutaj skończone. To jest z moda też taka opcja, że wskazuje to, do czego są wykorzystywani. Dana jednostka, do czego jest wykorzystywana. Zwłoki, to jest do pająka. Osłona umysłu 1. Będę potrzebował więcej niż 4. Na wszelki wypadek sobie zostawię. Commander, I appreciate you recruiting new staff for the engineering team, but as it stands, we have people still waiting for an assignment. We can have them working on construction, excavation, or staffing a facility. Hey, Commander. I think Dad would have been proud of what we're doing here. For the first time in a long time, we're actually a threat to the aliens, and they know it. Now we just have to make all those people in the colonies remember what we're fighting for. My father didn't die so we could become a race of cowering test subjects for the aliens to toy with. We just have to get the people's attention. Nie mam moc teraz to rozwalić. To mi daje teraz ile? Przekaźnik zasilania. Miałem 30, dobra. Zrobię sobie miejsce po prostu. Tutaj jest jeszcze też swój moc, więc tu będą dwa przekaźniki zasilania, które nam kompletnie wystarczą. To można w tym momencie zdjąć. Hello, Commander. W sumie na razie nie muszę go. Mam na wszystko miejsce. Sobie po prostu. O. Dwóch mam techników. Mogę tego zabrać. Jest prunt. Do uczyszczania. O, a tutaj dwóch. A, nie ma hajsu. Chwilowo. Tutaj też nam to zwiększy dochody. Priority message coming through, Commander. Putting it on screen now. You have made considerable progress against the aliens over the past month, Commander. I hope that your ongoing efforts will only lead to further success. No, dobra, placówka będzie szybciej, zwiększa zasięg. Dobra, możemy kasę zebrać, bo to i tak nic nie da, póki nie będzie kolejny zrzut zaopatrzenia. Protokół niebieski, ekran, czyli granaty i pociski. Interesting choice. I'll send word as soon as we're finished, Commander. Dwie zbroje. No dobra, jedno, bo to od razu rezerwuję kasę. To jedno zbroję. Na razie. What can I do for you, Commander?
granat na razie mi nie jest potrzebny, ale... Przedmioty... 75%, a ze sobą. Dobra, jeszcze będą do zebrania. Setting course for Sector 12, East Africa. Kogo my tu mamy łowcę? Zoltan, Kosmos, Extra. Avenger, co nowego na czarnym rynku? Market is open. To się przyda zawsze. Dużo informacji. Ale nie mogę wykupić tego żołnierza niestety. 2-7 dni. Chłopaki tu jeszcze też wyczyszczą. Just give the word and I'll get started, Commander. Ale można właśnie produkować pociski takie. Teraz granat też można. Dobra. Zanim zacznie się jeszcze walka, to może ja się zastanowię, jak tych żołnierzy rozdysponowywać, to wtedy będę mógł zobaczyć, czy kogoś zatrudnić. Dobra. Deadpool. I co? I Snake to jest pierwszy oddział. Oczko, specjalista, żniwiarz i Rogers. Ewentualnie Afro mógł wziąć. Chyba, że w ogóle tak, ten... Tak, myślę, że pierwszy oddział będzie Deadpool, Cyclops, głównie przez to, że ma holotargetowanie. Chociaż Snake może, dobra. Oczko, to są trzy. Nelfane, żniwiarz i Rogers. Drugi oddział to będzie Afrumu, Ned Stark. Tutaj będę ewentualnie ich wymieniał, tych snajperów. Ned Stark, Cyclops, Grenadier, strzelec zbrojowy, łowca. Właśnie muszę, będę musiał trenować łowcę. Ashley. Dobra, tu mamy wymiennych żołnierzy. I ci są mi potrzebni. Znaczy potrzebni, no będziecie urozmaicą trochę. Więc na razie nikogo nie będę dokupywał. Na razie nie potrzebuję więcej żołnierzy, więc... Setting course for the Western European Ward. Możesz używać na sojusznikach. No dobra, też można to wziąć. Dobra, komora cienia. Tak, komora cienia się tutaj przyda. Shadow Chamber construction initiated. Dzięki temu chociaż będę widział, ilu przeciwników jest na mapie. I mamy dwóch wolnych. Znaczy nie na mapie, tylko w danej misji ilu jest. Power relay upgraded. Okej, dobra, to teraz tu będzie można to spokojnie zdjąć. I have made a number of interesting discoveries, Commander. Central claims to have seen one of these things up close back in the day.
Despite a lot of speculation, there was no pilot to be found once we pried it open. Dobra, nowy gremlin. Without access to refined fossil fuels, power is difficult to come by outside the city. Even among the staunchest of anti-alien dissidents, recovered Advent equipment is highly coveted. Hey, Commander. Okej, to zdaje się, że zwiększa zasięg i przy tym granat dalej niż zwykły granat. Panto strzelby mogą większe pole obrażenia, no dokładnie. Wezmę to, a na to zaraz sprzedam jakieś rzeczy. Okej, projektowator. Czyli mamy co 12 dni pewnie. Commander, the aliens continue to make progress on the Avatar project. If we're going to slow them down, we'll need to move fast. Reading you loud and clear. New regional contacts located. Czarny rynek. To by się przydało ulepszyć. 125 zasobów. Potem 75, czyli muszę mieć 170 zasobów z tego. Zwłoki żołnierza, zwłoki tarczownika. To jest bez zaawansowana zwinność. Zwłoki żołnierzy są do nanouskowe i do EXO. Nie potrzebujemy EXO, bo mamy już WAR, ten kolejny poziom. To na pewno praktycznie wszystkich. A po dwóch, no to akurat do jednego. Tarczownicy nie są chyba do niczego potrzebni. Oficerowie też chyba nie są do niczego potrzebni. Mutona chyba nie są do niczego potrzebne. 128, dobra. Znaczy, do niczego standardowego tutaj musiałbym sprawdzić, bo te przedmioty wymagają teraz też, no na przykład jedne zwłoki oficera Adwentu do percepcji zwykłej. Zaawansowana percepcja. Rdzenie lirium, mózg kodeksu na przykład. Są trochę pozmieniane wartości. A lunety, na przykład doskonała luneta Achmeków. Trochę brakuje mi tego w tym modzie. On standardowe koszty pokazuje. Resistance communications facility upgraded. Dobra, to mamy. Jeszcze 25 jest. Chcę już tego gremlina. Żołnierzy chyba nie ma. Do niczego nie są potrzebni specjalnego. Przeciwnicy. Sektoida. Liczne budy przedmioty. Kremlin. It's been slow going, but I've made headway interfacing our equipment with the aliens. Przepraszam, Shen. Przerwałem. Commander, we've utilized all of our available communications capacity. We can't establish any new contacts until we upgrade our systems.
Attempting to establish local regional contact. O, mamy kombinezon, to fajnie, można bronię Można zaawansowane bronie wspomagające na poligonie robić. Już projekt. Pancerz eksperymentalny na broń wspomagająca. Te zasoby też kosztuje. To zaatakuje. No, czyli spoko, czyli nie będzie niestety w tym przejściu opcji. Czyli w tym przejściu nie będzie opcji niestety trzeciego ulepszenia broni, przynajmniej nie widzę. Long live the resistance! Zainstaluję jakiś radiowy przekaźnik. 125 zasobów. Niestety każdy kolejny kosztuje więcej, więc... Dobra, sprzedam coś. Tak? Co sprzedam? O kurde, 118 kosztuje, wow. Przeżyję. Sześć dni. Zobaczmy, jak nasi żołnierze. Okay, wszyscy są do dyspozycji. Czyli możemy wysłać na jedną misję, możemy wysłać nasz drugi zespół na jedną misję, pierwszy. Bardzo wysoki, wysoki, bardzo wysoki. Zobacz. Nie mogę sprawdzić wszystkich. Dobra, bardzo wysoki. 4 godziny. Dobra, powinienem jeszcze... Powinienem zdążyć, dobra, sprawdźmy. Setting course for the Chilean Control District. To jest bardzo wysoki. Dobra, zacznę od tego. Ci bezimienni, to mnie jakoś strasznie przeraża. Wrogowie mają większy promień wygrywania, to jest wkurzające. To jest większy licznik budowy placówki obcych. A placówka obcych mi nie przeszkadza w sumie. Wszyscy wrogowie mają większe. No tutaj z kolei nie potrzebuję specjalnie kolejnego technika. Naukowca też nie bardzo, więc de facto to mi się najbardziej
nie przeszkadza mi ten minus, natomiast no, nagroda jest najciekawsza. Setting course for the East African sector. No dobra, na ten... na tę misję może wyślę drugi oddział. Czyli co, Ned Stark. Afromos spadł do drugiego oddziału. Chwilowo przynajmniej. Cyclops. Tak. Fury bym dał. Ani Fury też ma część shot. Fury może wychodził z pierwszym oddziałem. Jack, tutaj damy. Max. Kto jeszcze? No to słabo jest wtedy bez... biegamy bez żołnierza, bez specjalisty, który może leczyć, więc wolę wziąć Betsy. Czyli Psylocke. Pancerze, przedmioty i bronie. To jest Sniper Wolf broń, znaczy rozwinięcia broni. Mamy automatyczne ładownice, większy magazynek. No nie, nie mam doskonałego większego magazynka, co by się jednak przydało. Czyli zmienię go jednak do niego. We're calling this heavy power armor the war suit. This is as tough and strong as we can make it, with plenty of power for handling heavy weapons. Nie wiem, czy jemu akurat będę dawał, ale lubię tych snajperów takich, którzy chodzą w bezpośredni kontakt z wrogiem, czy Gunslingerów to wyposażać. Jednak daje im trochę więcej przewidywalności. Tutaj mam co? Granat, który zadaje 5 do 6 obrażeń. Kombinezon daje 4-7. Dobra, czyli zamiast granatu tutaj damy co? Jakieś roboty będą, a to się okaże. Kryt. Scalownik i szansa na trzymanie dodatkowej akcji. Ona tak czy inaczej strzela. Dawać talony dla jeszcze większego zwiększenia, jeszcze większej szans na krytyka. Szansa o 20% większa, więc tak naprawdę prawie każdy strzał jest krytykiem. Tylko
jako że on jest gunslingerem, damy coś, co dodaje więcej obrażeń. Z pistoletu zawsze dodatkowe obrażenia są czymś pożądanym. Nie wiem, pi przeciwko dużym przeciwnikom. Ja może coś damy. Dajemy też na ciężkich przeciwników. Mam granat w tej chwili. Dwa granaty, trzeci. I tam dam granat. A jej za to dam tę. Jeszcze jedna rzecz. Przenie broni. Doskonała luneta, zaawansowane. On będzie miał pewnie nie za... Przenie broni. Właśnie, lepszą lunetę mogą dać. Doskonały automat. Natychmiastowe zabicie. Wydaje mi się, że tak, wyposażony oddział możemy już wysłać na misję, ale to już w następnym odcinku. Dzięki bardzo za uwagę, trzymajcie się, na razie, hej!